tym odcinku pokażemy Wam, jak powstają kontenery na odpady montowane pod ziemią. Nikogo nie trzeba przekonywać o konieczności funkcjonowania sprawnego systemu segregowania i usuwania odpadów. Szczególnie w większych miastach, gdzie jest mało miejsca, wielu mieszkańców i dużo śmieci. Kluczem do sukcesu są tu odpowiednio skonstruowane i usytuowane kontenery. Jak są zbudowane, z jakich materiałów i dlaczego ich tajemnica tkwi pod ziemią? Dowiemy się tego w fabryce TBL. Zlokalizowanej koło Drezdenka w województwie lubuskim. Na początek wizyta w biurze projektowym. To tutaj powstają cyfrowe plany i dokumentacja techniczna wdrażanych do produkcji kontenerów. Na przykład takich jak ten. Gdy projekt jest gotowy, do pracy przystępuje wycinarka laserowa 2D, która wykrawa poszczególne części produktu z arkusza blachy. Rozkłada się je tak, aby powstawało jak najmniej odpadów. Arkusz stali konstrukcyjnej lub nierdzewnej wędruje na stół laserowy, a czas cięcia zależy od grubości blachy. Ma ona od 3 do 12 mm. Wycięte elementy są odbierane przez operatora i segregowane. W tym samym czasie na wycinarce laserowej 3D tnie się rury i profile. Maszyna ta zastępuje kilka innych, takich jak piła tarczowa, taśmowa, pilarka czy wiertarka słupowa. Wszystko wykonuje za nie precyzyjnie wycelowana wiązka laserowa. Na walcarce i prasie krawędziowej odbywa się obróbka plastyczna wyciętych wcześniej elementów. To zautomatyzowany proces. Wymiary wprowadza się do interfejsu maszyny, a one podpowiadają, jakie narzędzia powinny być zastosowane przy gięciu materiałów. Prasa hydrauliczna to miejsce, gdzie powstają elementy wrzutów bębnowych kontenera. Robi się je ze stali nierdzewnej, tłocząc pod naciskiem około 200 ton, aby nadać im pożądaną sztywność. I znów korzystamy z technologii laserowej. Tutaj spawa się elementy wrzutów bębnowych, a na następnym stanowisku łączy płaszcz zewnętrzny bębna z wewnętrznym. Na tym stanowisku odbywa się z kolei tak zwane spawanie czarne, a więc stali S235 i S355. Trafiają tu niemal wszystkie elementy naziemne kontenera, bowiem, tu pora uchylić rąbka tajemnicy, jego zasadnicza część znajduje się pod ziemią. Całą konstrukcję spawa się metodą łuku elektrycznego, ręcznie, gdyż TBL oferuje aż 150 konfiguracji, w jakich może powstać moduł wrzutowy. Pospawany element trafia na stanowisko szlifierskie, gdzie jest dokładnie obrabiany, aby przygotować go do malowania. Dzieje się to w malarni proszkowej. Trzy warstwy – podkład, kolor i lakier. Lakier stosowany do części kontenerów jest powłoką antygraffiti, więc niepożądane malunki można z kontenerów usunąć szybko i bez matowienia ich koloru. Czas złożyć wszystko w całość. Korpusy zewnętrzne łączone są z wcześniej ocynkowanymi kontenerami podziemnymi. Cała operacja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy to montaż płyty podłogowej, zbiornika i klapy do opróżniania. Druga część to zainstalowanie pojemnika naziemnego. Trzeba to zrobić bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić lakieru. Cały waży, w zależności od konfiguracji, od 500 do 700 kg. I składa się z około 700 elementów. Zanim jeszcze dojdzie do połączenia modułu wrzutowego ze zbiornikiem podziemnym, do tego pierwszego montowana jest dedykowana elektronika. Jest to czujnik wypełnienia, który monitoruje, ile jest śmieci w kontenerze, oraz oprogramowanie nawigacyjne, pomagające optymalizować drogę samochodów do kontenera. Dzięki niemu oraz kartom SIM zainstalowanym w każdym pojemniku śmieciarki nie mają pustych przebiegów i bezbłędnie identyfikują te, które należy opróżnić. Dodatkowe wyposażenie to zasilanie w postaci baterii lub panelu solarnego i elektrozamek, który pozwala otwierać bęben wrzutowy kartą. Rozwiązania tego typu są popularne głównie w Holandii, Danii i Szwecji, ale coraz częściej możemy je zobaczyć także w polskich miastach,
m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie czy Toruniu. Przykład kontenerów z TBL pokazuje, że nie muszą one ograniczać i tak ciasnej przestrzeni skwerów i podwórek. Innowacyjny sekret oszczędności kryje się pod ziemią. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to koniecznie musicie zobaczyć, jak wygląda segregacja odpadów.